detective heard about a sword? The dragon's tooth, right? The triads settle disputes in contests of skill, which includes the crafting of weapons. The dragon's tooth would have made us unstoppable. So Majestic 12, they're trying to tip the balance, give the Luminous Path a technological advantage. Exactly. I tried to warn the people of the danger, and the Luminous Path calls me a liar. The police have all the evidence they need to settle this, locked up in the station at the Wan Chai Market, but they will not act. Go and see. I know the code to their vault. 87342. It's only fair to tell you that I spoke with Gordon Quick before coming here. I thought he was a friend of my brother's. I agreed to visit you and learn the truth of the situation. Yes, you were seen. The new Red Arrow leader is Max Chen, and you don't have to go to the Lucky Money for him to know your activities. Now tell me about Paul. Why did he not return? Paul's on his way to Hong Kong. I don't know when he will arrive. Then you must think for yourself. In Hong Kong, the truth is seldom kept in plain sight. I tak, możemy oczywiście posłuchać panny Chow. Tego ja nie zamierzam robić. Ja już słyszałem wcześniej od podobno przyjaciół mojego braciszka, że nie powinniśmy jej ufać, zatem już pozwiedzać jej mieszkanie na własną rękę. Trzeba w tym być bardzo, bardzo cichym, ponieważ chyba ta pokojówka zacznie łazić wtedy za nami, zacznie wywoływać alarm. Oczywiście zrobi się bardzo nieprzyjemnie. O! Czy on miał czerwony? Tak. Czy on chce mnie atakować? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, tu niczego nie ma. A to jest ten cenny posążek. Właściwie jeden posąg, nie posążek. No, spadaj, kocie. Zobaczmy, jakiś kod, czy tam hasło, wszystko jedno. Majestic 12net. Cóż to oznacza? Najwidoczniej pana Chow próbowała nas wykiwać. Zobaczmy, co ten terminal odblokowuje. Najwidoczniej w mieszkaniu pana Chow znajduje się jakaś cała tajna placówka. I słyszę kroki. Okej, teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie znajdował się... Czy to było w ogóle tajne przejście, czy nie. Zresztą zobaczymy. Kot. Won. A, tu jest drugi posążek. Okej. Dibidipidi. Niczego nie tykałem. Okej, może kiedyś miałem takiego buga, że ta pokojówka wszędzie ze mną zaczęła łazić, nawet jeśli się skradałem, byłem niewykrywalny przez cały czas. Like so! Czemu do diabła włączył się ten alarm? Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma, albo i tak. Okay. O, rany, serio? Okej, po prostu pominę to wszystko i już spotkamy się w tym miejscu, w którym rozległ się ten alarm. Okej, tym razem musiałem niestety sparaliżować pokojówkę. Nagle mnie wypatrzyła z daleka, kiedy skradałem się na górę. Teraz spokojnie możemy przejść do... Właściwie trzeba jakoś odblokować te drzwi. Mimo... Tak, słyszymy tych żołnierzy. Czy jest to jakiś guzik? Ja wiem, co trzeba zrobić. Teraz trzeba na górę zjechać.
o ile to możliwe. Albo i nie. Okej, wiem, że można było się dostać przez mieszkanie do tej placówki, bo no, placówka badawcza to jest naciągane. Z tymi drzwiami, ale tak zamknięte widzę. Aha. I tutaj standardowo alarm, alarm, alarm. Także gdybyśmy bodaj zaczynali od dachu, to także czekałby nas alarm. Greetings, J.C. Denton. I have been observing you through this fascinating device in your skull. You have found the proof we needed. The dragon's tooth sword. There, inside the glass case. If you wish to be my ally, you will retrieve the sword and await my instructions. Właściwie nie mam powodu, by nie zostać sojusznikiem Tracera. Zatem tylko szybko zobaczmy, co tu mamy. No tu w ogóle mamy jakieś nagranie. No, chyba świadczący na to winie Maggie. Jakby miecz to był za mało. Okej, wydostajmy to cudowne siódo z tej klatki, czy cokolwiek to jest. No i niestety musimy czegoś się pozbyć z ekwipunku. No. To chyba oznacza, że musimy pozbyć się tego. To jest bardzo, bardzo smutne. Naprawdę nie pamiętam, gdzie drugą gap się zdobywało. No ale niestety. Czemu nie mogę tutaj tego wywalić? Dobra, tutaj. Cokolwiek. Papa gap. Służyłeś mi wiernie w rozwalaniu drzwi oraz kamer i mechów. Chociaż troszkę. No w każdym razie mamy smoczy kieł. Jest to najpotężniejsza broń biała. Teraz po prostu... Tu tak się cofnął, byłoby miło. No, ciekawe, czy będzie można z tego skorzystać. Ms. Chow, we are reassigning you temporarily. Put the long-term agenda on hold until Versa Life has met its deadline. It will be months and probably years before the Red Arrow can influence Beijing, whereas, well, I'm sure you heard about my appointment. We are in position to make a grab for Washington. We can't let this one slip through our fingers. Make sure the process stays on schedule. No i przy okazji jeszcze jeden dowód na to, że Simons ma swoje marcki wszędzie na całym świecie. No, ten pan sobie już poszedł. Okej, on jest zajęty kontemplacją, nie wiem, jakiegoś pojemnika z magazynkiem, czy jest ulepszenie broni, cokolwiek. Nie chodzi mi to. Okej. Zadanie częściowo wykonane. I teraz musimy... chyba znaleźć ten miecz. Oczywiście nie słyszałem, co mówi Tracer. I bet you come from the market. That's where I wanna go. Nie, to, to. I myself have been watching Miss Chow. She just met with Max Chen, leader of the Red Arrow. Zobaczmy. Okej, musimy teraz iść do Lucky Money. Do cudownego klubu w Chinach. Czemu nie? Not advisable for tourists to visit the canals at night.
Ja przy okazji po każdym miecz, chociaż mogę zrobić później. A jednak mogłem wywalić tamto. Bo ja wiem. Wtórz zacząłem inwestować troszkę. A atom. Potem będę baczyć, że gapa nie ma. Okej, okay, to jest smoczy kieł. Chociaż ma taki sam odgłos, jakbym uderzył jakąś bronią wykonaną z metalu. Jest to, nie wiem, można to nazwać mieczem świetlnym. Nie mam pojęcia i to jest bardzo śmieszne i zarazem głupie, że on jest cały czas włączony. Zajmuje tyle samo miejsca, jakby był włączony. To jest kompletny idiotyzm i takie coś nie powinno mieć miejsca i nie wiem czemu ktokolwiek wymyślił, że to będzie dobry pomysł. No jednak tak to już jest. W każdym razie jest to naprawdę broń kapitalna. Może podczas skradania chyba zabić na jeden cios. Nawet jeśli nie rozwijaliśmy swoich umiejętności w broni białej. Naprawdę, świetna broń. Okej, okay, teraz odwiedzamy puste centrum handlowe. Właśnie to do jednej wystawy można się dobrać, jak widzicie, ma tam jakieś... Nie wiem... Mam bankomat na przykład, gazety, jakiś komputer. Chyba nawet kiedyś to zrobiłem, jednak oczywiście żołnierze czuwają i nie chcę się teraz wdawać w żadne falki. Hello! Leather boots. For you? 25 credits admission. Znaczy, że mam zniżkę? Here you go. Perfect. I order you to stand in the spotlight and growl at the women like a dog who needs a master. Coś jakimś rodzajem dominatrix, czy... Hey man, where are you from? The States. We're from Australia. On vacation? Let's just wait for Russ. He's kinda cute. What's your name? JC. Is this a good club? Oh, totally. And it's a Red Arrow place? They get everything real cheap. Look, can we ask a big, big favor? Sure. My friend and I. It's so silly. We left our credit cards at the hotel. Think you could get us in? How much do you need? Only 20 each. We get in for 20. Ah, czemu nie? Sure. Right. You like to dance then? Let's go. You're so bad. Yay! Mamy dziewczynę i wchodzimy do klubu zabawić się przez całą noc. Przez to, że ta minka jest bardzo zabawna. Pasuje do niej. Te drzwi nieraz mnie przytrzasnęły, nie wiem czemu one zawsze tak się automatycznie otwierają i często mają tendencję do zamykania się przed nosem, nawet jeśli wychodzimy. No właśnie. Proszę bardzo. Ona się nazywa Mercedes? What? Proszę, dobra. Hello. That was so cool, man. Thank you so much. Do you know Max Chen? He runs a space. No problem. We go way back. Wanna dance? Bet you've got some moves I haven't seen before. There's only one way to find out. Let me loosen up a bit. Mind if I borrow 10?